Drogowskazy. Pora na drogowskazy. Michał Poklękowski, witam. Zaczynamy. Dziś z moim gościem porozmawiam o mężczyźnie kompletnym, mężczyźnie szczęśliwym, spokojnym, akceptującym siebie, otwartym, zadowolonym z życia, odpowiedzialnym, podziwianym, szanowanym i realizującym swoje życiowe cele bez krzywdzenia siebie i też innych po drodze. W głębi serca pewnie każdy facet chciałby taki właśnie być. No, nie zawsze się to udaje. Dlaczego? W ogromnej mierze wpływ na to mają okoliczności i relacje, w jakich dorastał. Niewłaściwe wzorce ojca, matki, toksyczne relacje z najbliższymi, nawet też w szkole. Wszystko to ma potem wpływ na jego relacje w związku, w który wejdzie, czy też w pracy. Jednym słowem, ma duży wpływ na życie prywatne i zawodowe mężczyzny. W każdej chwili życia mężczyzna może jednak spróbować zerwać się z toksycznymi schematami, które nie pozwalają mu być szczęśliwym i dobrym dla otoczenia, w którym żyje. I dziś o tym w programie. Moim i waszym gościem jest Marcin Wąsik, mentor, szkoleniowiec, trener mężczyzn, pierwszy w Polsce licencjonowany mentor syndromu miłego faceta, autor książki Zintegrowana męskość oraz współautor bestselleru Pokochaj swój umysł. Witaj, Marcinie, w drogowskazach Radia Skarok. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Przypuszczam, że twoja książka Zintegrowana męskość by nie powstała, gdyby nie poważnie kulejące zdrowie psychiczne, też emocjonalne panów w Polsce, o czym zgodnie zresztą mówią psychoterapeuci, tak, oraz lekarze psychiatrii. O tym społecznym problemie nie mówi się wiele, często jest, mam takie trochę wrażenie, zamiatany pod dywan. Krąży też wokół niego mnóstwo szkodliwych i krzywdzących stereotypów. Marcinie, od lat jesteś mentorem, trenerem, szkolisz pogubionych mężczyzn, starasz się ułatwiać im dążenie do równowagi w życiu. Podpowiadasz, jak mogą po prostu być szczęśliwsi. Powiedz proszę, co wynika z twoich obserwacji? Jaki jest ten top największych życiowych rozterek współczesnych mężczyzn w Polsce? Na jakim polu życia sygnalizują tobie największe kłopoty, problemy? Jest kilka elementów takich głównych. Mhm. Myślę, że dla mężczyzny jednak najważniejszy jest jego taki szeroko pojęty sukces życiowy i jednak my się spełniamy poprzez przekraczanie swoich ograniczeń, zdobywanie następnych rzeczy, więc mężczyźni wkładają dużo energii w to i często są zagubieni przez to, bo tak włożyli tak dużo energii w zarabianie pieniędzy, w budowanie swojej kariery, swojego sukcesu, że zaniedbali inne rzeczy i potem doganiają ich konsekwencje tych zaniedbań. I okazuje się, że nagle ich relacja przestaje działać, że zdrowie już nie jest takie, że się wypalają, powinno, prawda? Że się wypalają, że wpadają w pewnego rodzaju apatię, zwłaszcza jak jeszcze osiągną coś. Ja mam wielu klientów, którzy już osiągnęli dużo i dopiero wtedy, kiedy skończyły się cele, odkryli, że ich życie jest puste, że w sumie czują się samotni, że poza tym sukcesem finansowym cała reszta nie bardzo. Już sam tytuł twojej książki intryguje, Zintegrowana męskość, i może właśnie takie powinno być też moje pierwsze pytanie do ciebie, ale zadam je jako drugie w programie. Marcinie, zintegrowany mężczyzna to jaki mężczyzna? Zintegrowany mężczyzna to jest ktoś, kto po prostu jest świadom sam siebie, ma kontakt ze sobą, wykonał pewnego rodzaju pracę i jakby odkrył nie tylko swoje silne strony, ale również ciemne strony i był w stanie jakoś je przyjąć, zasymilować, pokochać i dzięki temu, że wie, że nie jest doskonały, że nauczył opiekować się sobą i mieć ze sobą kontakt, staje się ludzki, bo po prostu zaczyna, bo ma też nagle przestrzeń, żeby akceptować wady innych ludzi i współczuwać z nimi i tak dalej. Ale jest to taki mężczyzna, który po prostu jest świadom, wie co chce, wie gdzie idzie, ma plan na życie, jest konsekwentny i sobie nie odpuszcza, potrafi jasno wyrażać swoje emocje, potrafi je nazywać. Jego partnerka nie musi go namawiać 2 miesiące do rozmowy o emocjach. Potrafi też stawiać granice w taki nieniszczący sposób. Po prostu to jest ktoś, kto umie zarządzać całym swoim życiem. Nie? W przeciwieństwie do tych negatywnych rodzajów męskości, gdzie mężczyźni nie radzą sobie z lękiem i stosują różnego rodzaju manipulacje i różne scenariusze, jak sobie z tym poradzić. A czego, nie wiem, czy się nad tym zastanawiałeś, tak, ale czego współczesny świat, normy społeczne, kulturowe oczekują od właśnie współczesnych mężczyzn? Jak te oczekiwania, o ile oczywiście takie są, mają się do możliwości też panów? Czego od mężczyzn wymagają współczesne kobiety? Czego wymagają oni sami od siebie i jak sobie z tym radzą? To bym mógł pół godziny odpowiadać na jedno pytanie. Mężczyzna musi, no właśnie, czy musi? Dzisiaj jest duży problem wynikający z tego, że mężczyźni się pogubili. W tym sensie, że kiedyś było jasno, co mężczyzna ma robić. To byłoby jasne i przejrzyste. Mężczyzna miał chronić rodzinę, zarabiać, ogarniać, po prostu być tym, który dostarcza i miał jasną, przejrzystą rolę. I w sumie to było, to życie męskie było prostsze. Kobieta była w kobiecej energii, dopełniała, mężczyzna był w męskiej, prowadził, chronił, tworzył. I teraz w momencie, kiedy doszło do takiej zamiany trochę ról,
z tego względu, że kobiety stały się silne i część mężczyzn uznało, że to oni mogą sobie odpuścić. I weszli w pewnego rodzaju lenistwo i nagle, skoro kobieta ogarnia i pracę, i dom, i gdzieś tam zarabia, no to oni postanowili, że to w takim razie oni sobie pograją na PlayStation, porobią różne rzeczy i się wycofują jakby z tej męskiej aktywności. Niektórzy nawet mówią, że oni postanowili poświęcić swoje życie dzieciom, żeby tak brzmieć, żeby się nie można było do tego przyczepić. Też, tak, dokładnie. Tak. Mhm. Ale jest to raczej ucieczka. Tak szczerze mówiąc. No i ci mężczyźni mają największe problemy, bo ich kobiety rosną, rozwijają się, dojrzewają, stają, coraz bardziej kontrolują tą ich rzeczywistość, a w pewnym momencie są też wściekłe i złe na nich, że oni są pasywni i że nie biorą odpowiedzialności za swoją część. I szczerze mówiąc, 65% moich klientów to są mężczyźni właśnie, którzy coś takiego zrobili i właśnie ich żona zaczyna mieć romans, albo przyszedł nowy szef i ona już jakoś zaczęła się ładnie ubierać i tak dalej. I oni odkrywają, że te zaniedbania nie są bez konsekwencji. Twoim zdaniem, Marcinie, takie najbardziej szkodliwe stereotypy dotyczące męskości to? No, chociaż jeden, może dwa. Najbardziej szkodliwy stereotyp dotyczący męskości to jest to, że mężczyźni w sumie nie czują za dużo i że mają wszystko gdzieś. Tak. I nie mogą płakać pewnie jeszcze. Nie mazać się, płakać. Nie? Tak, tak. Mhm. Ale bardziej mi chodzi o to, że ja im dłużej pracuję z mężczyznami, tym mam więcej współczucia. I tym bardziej widzę, jak oni strasznie cierpią. Naprawdę, jak są sfrustrowani, jak cierpią. I to rzadko ich problemy wynikają z lenistwa, że oni naprawdę mają to gdzieś, tak jak kobietom się wydaje. Tak. Tylko im brakuje metody, jak oni mają to zrobić. Oni by chcieli, ale poszli na kilka spotkań do pani psycholog, która coś tam im powiedziała. To nie było w ogóle adekwatne do ich życia. I oni dochodzą do wniosku, że to jest bez sensu, to nie działa. Ale w sumie nie mają żadnej ścieżki przejrzystej, którą by mogli pójść. I ja widzę, że jak mężczyźni ją dostają, nawet ci, co byli pasywni, i jeszcze zobaczą innych mężczyzn w grupach męskich, które gdzieś tam prowadzę, że oni już to robią i to działa, i ich życie się zmienia, to natychmiast zaczynają to robić. Więc mężczyźni mają motywację i chcą, nie mają tylko metod, jak to zrobić. I przejdźmy do relacji mężczyzny z jego rodzicami, bo temu zagadnieniu poświęcasz sporo uwagi w swojej książce Zintegrowana Męskość, która sprowokowała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu Drogowskazów Eski Rok. Zacznijmy może od współuzależnienia i toksycznej relacji mężczyzny z matką. Chodzi o tak zwaną matczyną ranę. Jak wielki wpływ na to zjawisko ma na właśnie funkcjonowanie mężczyzny w dorosłym życiu? Co zaburza i jak facet może skutecznie likwidować obciążenia z tym związane? Bo chyba w kategorii obciążeń możemy to traktować, nie? Tak, to ma olbrzymi wpływ na życie dziecka i potem dorosłego mężczyzny, bo ta matczyna rana polega w dużym skrócie na tym, że mama odrzuca ojca albo ojciec odchodzi, z różnych powodów się to wydarza. I mama zamiast zbudować sobie nową relację z innym dorosłym mężczyzną, stawia swojego syna... Trochę w roli partnera, prawda? Trochę w roli partnera. I z jednej strony dla takiego młodego chłopca to jest niesamowite wyróżnienie, bo wcześniej tato był Bogiem i miał mamę, a teraz nagle on jest lepszy od taty, więc bardzo go tak to podkręca na różnych poziomach, ale jest to drastyczne w skutkach, bo ten młody chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że teraz dzisiaj to on jest odpowiedzialny za emocje dorosłej kobiety, będąc małym dzieckiem i nie jest w stanie obsłużyć tego zobowiązania. Nie ma narzędzi do tego jeszcze w wieku 8 lat na przykład, tak? 7. Tak. I bardzo często musi w ogóle zrezygnować z siebie, z czucia, co on potrzebuje i być bardzo skupiony na zmieniających się nastrojach mamy i dbaniu o to, żeby ją zadowolić i uszczęśliwić. Takim trochę plastrem musi być dla mamy, prawda? Tak. Na jej rany takie emocjonalne. I mamy często nieświadomie warunkują swoją miłość tym, że on to robi. I trenują tego syna, że on w dorosłych relacjach również będzie sobie wybierał partnerki, które w sumie mogą być trochę narcystyczne, mogą mieć różne rany, które same nie załatwiły, i będą używać tego partnera do tego samego. Bo generalnie jest tak, że my zawsze to, co robimy w naszych dorosłych związkach, to jest taka trochę reinkarnacja naszego dzieciństwa. Więc szukamy sobie partnerki, z którą będziemy odgrywać tą samą relację. No więc to wpływa na ich życie, bo często ci mężczyźni pozostają w monogamicznych relacjach z mamami, pomimo tego, że mają żony i dzieci. Ale jednak ta relacja z mamą i ta opieka... Echo mu, cały czas. I tak. Ta mama jest obecna w tej rodzinie, wpływa i często doprowadza do rozpadu związku, bo chce odzyskać tego syna, bo przecież włożyła tyle energii w to, żeby on był jej. No i więc tu jest kupę roboty z tym, żeby to podkręcać. I nie jest to prosta praca. To teraz dla równowagi
uwagi konflikt ojca i syna w dzieciństwie i wpływ złego wzorca na dorosłe życie mężczyzny, czyli tak zwana ojcowska rana dla odmiany. Ojciec nieobecny w życiu chłopca, kastrujący go emocjonalnie, nieszanujący, zbyt surowy, nie mający dla syna czasu, nie poświęcający mu uwagi, zimny. Czy o to tutaj Marcinie chodzi? Czy właśnie to ma tak destrukcyjny wpływ na postępowanie mężczyzny w jego potem dorosłym życiu? Ojciec zły wzór dla syna i ojciec dobry wzór. Poproszę o twoje takie osobiste definicje może obu tych wariantów. Może zacznę tak, że ojcowska rana bardziej polega na tym, że w wyniku tego, że właśnie ojciec był krytyczny, nieobecny, agresywny, przemocowy, syn postanawia, że nie będzie taki jak ojciec. I przeskakuje jakby w przeciwny biegun. Całkowicie odcina się od wszystkiego, co jest związane z ojcem i postanawia być miły, grzeczny, uczynny, szukać aprobaty u innych. Niedobrze czuje się w towarzystwie innych mężczyzn, bo postrzega innych mężczyzn przez pryzmat swojego ojca i uważa, że oni też są szorstcy i agresywni i tak dalej. Mhm. I taki mężczyzna czuje się lepszy od innych mężczyzn poprzez to, że wykasował w sobie te wszystkie negatywne rzeczy. Ale płaci za to olbrzymią cenę, bo w przyszłości w normalnych relacjach z kobietami, po pierwsze tak, w ogóle nie jest mężczyznami, bo odrzucił męskość, czyli odrzucił powiedzmy 50% samego siebie, bo my nie jesteśmy zbudowani z tych dwóch aspektów. I te wszystkie zachowania, które reprezentował jego ojciec, wchodzą w coś, co się w psychologii nazywa cień i zaczynają zarządzać naszym życiem spod ziemi, jak powiedział Jung. Nie? Więc to jest jedna rzecz. W relacji z kobietami on próbuje nie zachowywać się tak jak normalnie mężczyźni, czyli wyrażać swoją seksualność wprost, prowadzić kobietę, budować napięcie emocjonalne, tylko on chce pokazać, jest taki sprytniejszy, czyli wysłuchuje jej opowieści o jej byłych, jak ją skrzywdzili, jacy byli niedobrzy. Stara się zasłużyć na jej akceptację poprzez udowadnianie, że nie jest taki jak inni mężczyźni. I kobiety takiego mężczyznę wrzucają do kategorii przyjaciół, a nie kochanków. Ojca i tak dalej. Tak. Dokładnie. Bo on nie daje im ani napięcia emocjonalnego, ani poczucia bezpieczeństwa tak naprawdę. Więc ci mężczyźni są potem sfrustrowani, spotykają się na 10 obiadów z tą kobietą jako przyjaciel, a nagle zapraszają ją na randkę. Ona to w ogóle odrzuca, bo to nie przecież nie tak. Tak. I oni są sfrustrowani i co ciekawe, nie mają innego systemu i często w przyszłości robią jeszcze więcej tego, co nie działa i są jeszcze bardziej sfrustrowani. A tą frustrację nie wyrażają wprost, bo przestaliby być mili i byliby tacy jak ci inni mężczyźni, czyli wyrażają ją w zastępczy, pasywno-agresywny sposób poprzez złośliwości, uszczypliwość, krytykę, różnego rodzaju szpileczki i przebywanie z takim mężczyzną jest szalenie trudne i bycie w związku z takim mężczyzną jest bardzo trudna, a życie tych mężczyzn jest bardzo frustrujące. Z twojej książki, Marcinie, Zintegrowana męskość, czytelnik dowiaduje się, że mężczyźni, to jest ciekawe, często manipulują po to, by uzyskać akceptację innych. Jak to rozumieć? Czy chodzi o to, że faceci tak bardzo chcą być podziwiani i akceptowani, że posuną się nawet do jakichś nieuczciwych praktyk? Tak. A, trafiłem. Tak. To jest wynik toksycznego wstydu. Czyli w momencie, kiedy w dzieciństwie nasze potrzeby nie były zaspokojane przez naszych rodziców, to nie oznacza, że oni nas nie kochali, tylko że po prostu w momencie, kiedy nasze potrzeby, kiedy mieliśmy jakieś potrzeby, one nie były zaspokajane w taki stabilny, bezpieczny sposób, to dziecko dochodzi do wniosku, że to musi być jego wina, że ono było niegrzeczne i dlatego jego potrzeby nie były zaspokajane. I w takim krytycznym momencie dochodzi do identyfikacji z tym pomysłem. Czyli dziecko uznaje, że nie tylko było niegrzeczne, ale że z nim jest coś nie tak. Że ono jest wadliwe. Bo dzieci nigdy nie zrezygnują z miłości do rodziców, ale zrezygnują z miłości do siebie, po to, żeby pozostać w tej relacji. I teraz taki ktoś przez resztę życia będzie próbował ciągle udowadniać wszystkim wokoło, że z nim jest wszystko okej, że on zasługuje na miłość, ale też największy problem z toksycznego wstydu jest taki, że ten ktoś odrzuca siebie i buduje fałszywe ja, które prezentuje światu, badając, czy to jest akceptowane, czy nie. I tacy mężczyźni, jak do mnie przychodzą, to oni odkrywają, że nie wiedzą, kim są, co chcą w życiu, bo oni całe życie zajmowali się udawaniem i dopasowywaniem się do oczekiwań bliskich, a nie poznawaniem siebie. I często mają 40 lat i są super specjalistami, jak obsługiwać innych ludzi, ale nie mają pojęcia o tym, kim są i co chcą robić w życiu. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Mają tylko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać, mawiała aktorka Marilyn Monroe. A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem? To z kolei jedna ze złotych myśli
pisarza Andrzeja Sapkowskiego. I dziś w programie z moim gościem próbujemy ustalić, jaki jest, jaki nie jest i kim chciałby być współczesny mężczyzna, jakie są jego największe rozterki, z czego wynikają jego problemy z emocjami i zaburzenia w kontaktach z samym sobą i też z otoczeniem. A moim i waszym gościem jest Marcin Wąsik, mentor, szkoleniowiec, trener mężczyzn, pierwszy w Polsce licencjonowany mentor syndromu miłego faceta, autor książki Zintegrowana męskość oraz współautor bestselleru Pokochaj swój umysł. Marcinie, w drugiej części naszej rozmowy prosiłbym, żebyśmy więcej uwagi poświęcili między innymi syndromowi miłego faceta, dobrze? Mhm. Wspaniale, Michał Poklękowski, druga część Drogowskazów już za chwilę. Zapraszamy razem z Marcinem Wąsikiem. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I czas na drugą część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś program poświęcamy męskim emocjom, męskim życiowym rozterkom, marzeniom i też dążeniu do ich spełniania. Nie oznacza to jednak, że ta edycja Drogowskazów dedykowana jest wyłącznie panom do posłuchania. Razem z moim dzisiejszym gościem zapraszam także właśnie panie, choćby po to, żeby mogły nieco lepiej zrozumieć swoich partnerów, ich zachowanie czy też życiowe wybory, które mogą wydawać się trochę dziwne czy nieracjonalne. Eksperci od dawna mówią, że męskość, ta współczesna, znajduje się w pewnego rodzaju kryzysie. W studiu ze mną jest dziś Marcin Wąsik, mentor, szkoleniowiec, trener mężczyzn, pierwszy w Polsce licencjonowany mentor syndromu miłego faceta, autor książki Zintegrowana męskość oraz współautor bestselleru Pokochaj swój umysł. Witaj, Marcinie, po raz drugi w Drogowskazach. Witam. Syndrom miłego faceta. Czym jest i jak sobie z nim radzić? Dlaczego bycie miłym facetem, Marcinie, wcale nie jest takie dobre dla niego samego i też dla jego otoczenia? Czy to oznacza, że tak zwany zły chłopiec, pewnie to upraszczam trochę, lepiej radzi sobie w życiu osobistym i zawodowym, a ten miły jest wiecznie wykorzystywany albo nigdy nie osiąga założonych celów? Tak to rozumieć? No, tak powierzchownie można to tak zrozumieć. Oczywiście, że to jest głębsze, ale w skrócie, w sumie jest to prawdziwe, że okazuje się, że ten zły chłopiec lepiej sobie radzi w tym życiu. Myślę, że dlatego, że jest bardziej autentyczny. Pomimo tego, że jest to wątpliwe moralnie czasami, co on robi i tak dalej, to jednak jest to bardziej autentyczne, jest tym więcej życia i też kobiety i wszyscy na to reagują bardziej tak spontanicznie i to jest po prostu ciekawsze, bardziej ekscytujące. Natomiast miły facet to jest jakby taka reakcja na właśnie na tego bad boya. Czyli my często mieliśmy ojców, którzy byli właśnie opresywni, tacy agresywni, nieobecni, był alkoholizm w domu, różne rzeczy. I mogliśmy właśnie postanowić, że nie będziemy tacy jak ojciec. I wtedy wchodzimy w tryb bycia miłym facetem. Czyli nie spędzamy czasu z mężczyznami, ale za to spędzamy dużo czasu z kobietami, ale nie budujemy napięcia emocjonalnego z nimi, nie wyrażamy wprost tego, że w sumie to chcielibyśmy je kiedyś zobaczyć nago, że po to spędzamy z nimi czas, tylko jest to takie udawane i w sumie niewiele się wydarza, jesteśmy bardzo sfrustrowani i to jest takie samotne miejsce dla mężczyzny. Bo tak, nie przynależy do męskiego świata i do męskości za bardzo, bo nim gardzi, a bycie z kobietami jest bardzo trudne i towarzyszy temu masę frustracji. Ale takie życie w rozkroku jest bolesne, bardzo, prawda? Bardzo i niebezpieczne i samotne. To... Ja wczoraj byłem i prowadziłem warsztat dla 40 mężczyzn właśnie przyjęcia ojca do serca i powrotu do całego męskiego rodu. Do przynależności, do facetów. I to jest jakby jedna z rzeczy, którą też bardzo radzę mężczyznom, czyli to, żeby właśnie spędzali dużo czasu z innymi mężczyznami. Bo dla mężczyzny jest to ultra ważne. A mili faceci spędzają dużo czasu z kobietami, godzinami z nimi rozmawiają i szkolą się w takim aseksualnym przebywaniu z kobietami i potem jest im bardzo trudno przekroczyć tą granicę. I też zrozumieć pewnie to, że są odrzucani tak, w końcu, tak? Dokładnie. Na jakimś etapie. No bo te kobiety opowiadają o tych złych facetach, jak zostały wykorzystane, oszukane i oni mówią, no ja taki nie jestem, ja to bym tak nie zrobił. I często słyszą od tych kobiet, no jakaś kobieta będzie z tobą bardzo szczęśliwa, tylko nie ja. No i właśnie z tego to wynika. I mili faceci robią jeszcze więcej, bo oni funkcjonują wokół ukrytych umów. I na przykład jedną z takich ukrytych umów to jest taki system zachowań, że ja będę spełniał twoje oczekiwania, zanim ty mnie o to poprosisz, a za to ty będziesz spełniać moje oczekiwania, zanim ja cię o to poproszę. I mili faceci w ten sposób funkcjonują w relacjach i w życiu. Czyli dają ludziom rzeczy, o które nikt ich nie prosił, żeby
ci ludzie zaciągnęli u nich dług, żeby zmusić ich do tego, żeby potem sobie to odebrać. Ale to nie działa, bo jakby druga osoba nie wie w ogóle, że taka jest umowa, więc nie realizuje tej umowy i ci mężczyźni są sfrustrowani i oni funkcjonują w dużym stopniu oparte o takie rzeczy. W ogóle nie mają kontaktu ze swoim gniewem i go ukrywają. Prokrastynują na potęgę, boją się utracić, boją się podnieść ryzyko zdobycia jakiegokolwiek sukcesu, bo gdyby się im nie udało, to straciliby akceptację i aprobatę innych. Zazwyczaj bardzo manipulują i są narcystyczni, bo nie mogą po prostu pokazać siebie z tych swoich wszystkich lęków i tego, co przeżywają, więc tworzą sztuczny jakby obraz samego siebie i muszą być nieszczerzy czasami, żeby go utrzymać. Ci mężczyźni też poprzez to, że nie mają kontaktu z gniewem swoim i jakby w ogóle się od niego odżegnują, to tak naprawdę ten gniew przekształca się w toksyczny sposób wyrażania u nich. I albo jest tak, że zbierają i wybuchają i ten wybuch jest nieadekwatny do przyczyn, albo jest tak, że używają tej pasywnej agresywności, o której wcześniej mówiłem, złośliwości, krytyki i tak dalej, albo po prostu ten gniew uderza w nich i niszczą sami siebie, czyli po prostu to jakieś toksyczne nawyki, przejadanie się, uzależnienie od pornografii, od alkoholu, różnego rodzaju takie rzeczy, nie? I to jest jakby ta druga strona bycia miłym facetem. Czy mężczyzna, Marcinie, który jak ognia unika konfliktów, zawsze pozostanie w cieniu, nie będzie szanowany i nigdy nie zdobędzie tego, czego pragnie. Czy te konflikty w życiu mężczyzn są jednak takim ważnym elementem szkoleniowym trochę, żeby nauczyć się je po prostu rozwiązywać? Bardzo. Bo popatrz, że tak naprawdę, tak szczerze, jak dwóch facetów ze sobą rozmawia, to jeżeli nie ma zagrożenia, że jeden drugiemu może dać w ryja, to nie ma szacunku. Tak wygląda męski świat. I wyglądał tak od zawsze. I teraz, jeżeli rozmawiamy z kimś, kto ma to wszystko wycięte, poblokowane, no to on nie będzie szanowany przez mężczyzn, a dla kobiet nie będzie atrakcyjny, bo dla kobiet najważniejsze w życiu jest poczucie bezpieczeństwa, jakie daje partner. Jeżeli on nie jest w stanie zawalczyć o siebie, to on nie zawalczy o nią i nie ochroni rodziny w momencie, jak się coś naprawdę przydarzy. Więc taki partner jest po prostu nieatrakcyjny dla kobiet. Kobiety mogą mówić intelektualnie, że chcą miłych facetów, ale reagują biologicznie na mężczyzn, którzy dadzą im ochronę. I dlatego ten system nie działa w ogóle. To jaki powinien być mężczyzna taki zbliżony do ideału? Ideału wiadomo nie ma, tak? Ale jaki typ osobowości jest najbardziej pożądany przez kobiety? Co wynika z twojego, Marcinie, trenerskiego, mentorskiego doświadczenia? Co mówią tobie mężczyźni, którym pomagasz w kryzysowej sytuacji? Pewnie warto byłoby zapytać panie o to, ale akurat tak się składa, że w studiu drogowskazów dzisiaj są dwaj mężczyźni. Taki mężczyzna przede wszystkim wie, gdzie idzie i co robi. Okay. Czyli ja to nazywam, że on po prostu prowadzi. On ma zorganizowane życie, wie, gdzie chce być za 5 lat, za 10, za 15, ma pewnego rodzaju dyscyplinę w swoim życiu a propos siłowni, sukcesu, tego wszystkiego, co robi i zaprasza do tego kobietę. I mówi, czy podoba ci się to, gdzie idę i czy chcesz ze mną tam podążać. I ta kobieta nie jest w stanie go z tego wybić. Kobiety próbują to zrobić, żeby przetestować mężczyznę, czy mogą mu naprawdę zaufać. To się nazywa shit test w takiej terminologii. I testują go, czy on się ugnie, czy zrezygnuje z tych swoich planów. I jak to zrobi, to trochę tracą do niego szacunek. A jak nie zrobi, no to mogą się rozluźnić i mu zaufać. Okay. I jeżeli ten mężczyzna do tego jest jeszcze autentyczny, przejrzysty, szczery, nie kombinuje, nie oszukuje, mówi, kim jest, co chce, jak chce żyć, to taki mężczyzna jest po prostu atrakcyjny i szczerze mówiąc jest w kilku procentach populacji męskiej dzisiaj, więc na pewno nie jest samotny, jeżeli już mu się to uda uzyskać. W twojej książce, Marcinie, Zintegrowana męskość, wiele uwagi poświęcasz także pracy z gniewem. Trochę o tym już powiedziałeś i też sporo uwagi poświęcasz stawianiu granic. Jak zatem współczesny mężczyzna ma to robić właściwie, tak żeby nie ranił siebie i innych, jeżeli chodzi o te granice i pracę nad gniewem? To jest trudne, bo bo dzisiaj jest to postrzegane jako toksyczna męskość. Trochę tak, nie? No tak, właśnie. Mężczyzna, który po prostu ma kontakt ze sobą i nie jest taki umilony i ugłaskany, jest postrzegany jako szowinistyczny, jako toksyczny i jest tak, bo mamy pokój i nie trzeba nikogo chronić, ale gdyby się naprawdę coś działo, to okazałoby się, że nagle te właściwości męskie są szalenie potrzebne. Ale mężczyźni dzisiaj właśnie nie radzą sobie z gniewem w ten sposób, że dowiedzieli się często od kobiet w szkole, bo mężczyźni są wychowywani jednak i uczeni wszystkiego przez kobiety, bo wszędzie mamy panie nauczyć
nauczycielki, to one indoktrynują mężczyzn, jacy oni powinni być. I mężczyźni usłyszeli, że powinni zrezygnować z tego gniewu, z przemocy, z szorstkości, ale nikt im nie powiedział, jak w takim razie mają obsługiwać swój gniew. I oni często robią to właśnie w taki niszczący siebie, toksyczny sposób. I dobrze by było, żeby mężczyzna po pierwsze nauczył się mieć kontakt ze swoim gniewem, czyli go poczuć, bo wiele mężczyzn ma zamrożone ciało i go nie czuje. A następnie nauczył się nim zarządzać i wyrażać go w taki sposób, żeby nikogo nie krzywdzić, nie? I czasami jest dobrze porąbać drewno albo pójść na strzelnicę, znaleźć sobie zdrowe sposoby na odreagowywanie napięcia i gniewu i stresu, które po prostu nic nie niszczą, ani nie krytykujemy i nie obciążamy tym innych ludzi, a my po prostu nie zostaliśmy tego nauczeni nigdy, to powinno być uczone w szkole po prostu za darmo i dlatego robimy to często w niewłaściwy sposób, niszczący, toksyczny, krzywdzący innych albo siebie, albo się od tego odcinamy i wtedy to przechodzi jeszcze bardziej w trudne różne nawyki. To teraz wbijam wielki kij w wielkie mrowisko wielkich, agresywnych mrówek. Życie erotyczne mężczyzn. Marcinie, istnieje, nie istnieje, jest słabe, jest dobre. Co mówią tobie mężczyźni, którym pomagasz, które do ciebie przychodzą po pomoc? Mają ambicje łóżkowe, chcą być wspaniałymi kochankami, tylko nie zawsze im to po prostu wychodzi. Jak często i dlaczego współcześni panowie boją się bliskości? No nie jest w dobrym stanie to życie intymne. Mili faceci, im bardziej są mili, tym bardziej mają pokręcone i ciemne życie seksualne. Dlatego, że tak dużo rzeczy nie wyrażają wprost, że to przechodzi właśnie gdzieś tam do... Niech zgadnę, masturbacja, pornografia i tak dalej też często, jest... tak? Albo jakieś takie zachowania uznawane może trochę za takie odstępstwo, powiedzmy, od szeroko pojętej normy, tak? Dewiacje, nie wiem. Wiesz co, nie uwierzyłbyś, jak mało mężczyzn uprawia seks dzisiaj. Wiem, bo miałem tutaj nieraz specjalistów z zakresu seksuologii i pamiętam, że takie dane przedstawiali, że sami byli zaskoczeni właśnie tym, że faceci stronią, uciekają po prostu z łóżka. Często. Ja zaraz powiem, albo unikają z czego tego to wynika, ale to nawet nie chodzi o partnerkom. Popatrz, jak zrobiono badania na Tinderze, to okazało się, że 80% kobiet wybiera 20% mężczyzn. Czyli 80% kobiet sypia z 20% mężczyzn w społeczeństwie, a te resztę facetów praktycznie nie ma możliwości uczestniczenia w tym, bo są w niewybierani. W ogóle takie są niewybieralni statystyki. Niewybieralni są tacy, tak. Takie są statystyki. A z drugiej strony, jak już ja mam wielu mężczyzn na grupie, którzy mówią, że nie uprawiają z żoną od 2 lat seksu, od 3 lat seksu i częściowo jest to wina mężczyzn, muszę przyznać. Dlatego, że to jest tak. Albo mężczyźni pozwolili sobie utracić tą kontrolę, tą męską energię i pozwolili, żeby partnerka przejęła kontrolę nad ich życiem. Ona weszła w męską energię, zaczęła zarządzać. Taka kobieta zazwyczaj będzie nieszczęśliwa, że jest w tej roli, ma rację. Jest frustrowana, uszczypliwa, złośliwa i tak dalej. I teraz ten mężczyzna po prostu czuje się onieśmielony i trochę nie jest w męskiej roli, więc to się wyraża w sypialni. On po prostu, jemu spada libido. On po prostu nie ma ochoty na tą bliskość, bo nie jest we właściwej pozycji, w jakiej powinien być. Często mężczyźni budują taką szarą strefę w związkach. Nie wyrażają tego, co naprawdę chcą, co lubią, co potrzebują, tylko jest to w sferze marzeń i realizują to właśnie używając pornografii, zamiast jasno i świadomie rozmawiać o tym ze swoją partnerką. To ukrywanie, to bycie w tej szarej strefie oddala ludzi od siebie i niszczy intymność. I potem już jest łatwiej ogarnąć to przed komputerem, niż przepracować ze swoją partnerką te wszystkie rzeczy, których żeśmy nie przepracowali, żeby wejść w intymność. No tak, bo pornografia jest łatwa, jest na wyciągnięcie ręki, tak samo z masturbacją, nie trzeba się starać, nie trzeba, nie wiem, zorganizować kolacji, czy rozmowy po prostu, tak, o emocjach. Ale pojawia się nowy kolega w pracy, żony, żona zaczyna pięknie wyglądać, wychodzić, jest uśmiechnięta i jest panika. I ratuj, co ja mam robić, dlaczego? I mężczyźni albo wpadają w bycie ofiarą, że jak on tu oddał całe swoje życie, ale ja mam akurat tak, że dużo mężczyzn, jak przeczytam moją książkę, to mówi mi, to ja już wiem, dlaczego ona mnie zdradza. Ja już rozumiem, że w dużym stopniu to ja jestem za to odpowiedzialny i że trochę nie miała wyboru i to, że czekała 10 lat, to i tak była cierpliwa. I wtedy zaczynają pracę. W swojej książce, o której dzisiaj rozmawiamy, udzielasz czytelnikom, też trochę pogubionym mężczyznom, pewnych rad, na przykład na temat samoświadomości i pracy nad duchowością. Czy naprawdę w dzisiejszych zagonionych czasach ma to znaczenie dla panów duchowość? Ma. Naprawdę? Ma. Duchowość jest bardzo ważnym elementem. Ja generalnie mam taką historię, że
Ja najpierw zająłem się biznesem. I dość szybko udało mi się osiągnąć w biznesie to, co chciałem. Mhm. I odkryłem, że wcale mnie to specjalnie nie uszczęśliwiło na różnych poziomach. Mhm. I wtedy zainteresowałem się duchowością. I jeździłem po klasztorach, medytowałem, spędziłem 10 lat jakby intensywnie zajmując się duchowością. I wydawało mi się, że to już będzie pełnia. Już stanę się kompletny wtedy i to załatwi wszystkie moje nieszczęścia. Bardzo dużo zmieniło. Nie do końca. Natomiast co zmieniło? Ja mam dzisiaj, prowadzę warsztaty medytacyjne i co ciekawe, dużo prezesów firm do mnie przyjeżdża na te warsztaty medytacyjne. Dlatego, że ja to trochę okroiłem z takiej religijnych atrybutów. Mhm. I po prostu popatrz, że większość ludzi spędza wiele czasu w swojej głowie, dyskutując ze sobą, z tym wewnętrznym głosem i ciągle prowadząc, słuchając tej wewnętrznej narracji. I też wiele osób ma takie 10-15 swoich ulubionych pętli myślowych, które ciągle obrabia latami w swoim umyśle. I my tracimy na to z 80% naszej energii życiowej na obsługiwanie tych pętli myślowych, kto niczemu nie służy. I teraz wyobraź sobie sytuację, to jest to, co też przekonuje prezesów firm, że nauczysz się uwolnić się od tego nawyku i 100% swojego potencjału, poweru, mocy procesora masz zaangażowane w osiąganie swoich celów, a nie jest ta energia marnowana na obsługę tych pętli myślowych. Hmm. To jest podstawa duchowości. Medytacja właśnie nas uczy takiej kontroli nad tym, co się dzieje w tym naszym wewnętrznym zgiełku i uczy nas, jak zmusić umysł do tego, żeby robił to, co my chcemy, a nie być niewolnikiem myśli. Rozumiem. I musieć je obsługiwać. Mhm. Marcinie, ostatnie pytanie na koniec drugiej części naszego spotkania. Pasje, zainteresowania, hobby w życiu mężczyzny, wędkowanie, znaczki, nie wiem, ogrodnictwo, sporty ekstremalne, jeździectwo. No lista jest ogromna, jest bardzo długa. Tylko pasja, tak ja uważam, nie może być nigdy na pierwszym miejscu, bo wówczas, prawda, ktoś po drodze zostanie skrzywdzony, partnerka mężczyzny, jego dzieci i tak dalej. Jednak warto chyba, żeby facet miał jakieś hobby. Jestem orędownikiem tego, aby żyć z pasją. Mhm. Ale w takim troszeczkę innym wydaniu. Nie, że mamy jedną jakąś pasję życiową. Tylko po pierwsze, żeby robić rzeczy z pasją. Okay. Jeżeli coś mamy robić w życiu i musimy to robić, to dobrze jest sobie stworzyć taki stan umysłu, że robimy to z pasją. Czyli pracujemy z pasją, płacimy podatki z pasją, kochamy się z żoną z pasją. To, co mamy zrobić, robimy z pasją. Ale też naprawdę świadomie zadajemy sobie pytania na co dzień, czy ja lubię to, co robię, czy ja jestem szczęśliwy, czy ja chcę w ogóle być z tymi ludźmi. I odkrywamy, czy nasze życie czasem już nie jest przeterminowane i już w sumie nie obsługuje naszych potrzeb prawdziwych, głębokich. I wtedy warto jest sobie dać 2-3 lata na tranzyt i usunąć z naszego życia rzeczy, których po prostu nie lubimy robić, a zaangażować naszą energię w to, żeby robić te rzeczy, które nas naprawdę napędzają, powodują, że mamy przepływ energii, chce nam się wstawać rano. I dla mnie życie z pasją to jest po prostu przemeblowanie stanu umysłu, raz, żeby to, co robimy, robić z pasją, a dwa, żeby sobie naprawdę stworzyć życie w oparciu o to, co lubimy robić w życiu. Bo ono jest za krótkie, żeby spędzać go w sytuacjach, których nie lubimy, nie? Które nas drażnią. Moim i waszym gościem jest dziś Marcin Wąsik, mentor, szkoleniowiec, trener mężczyzn, pierwszy w Polsce licencjonowany mentor syndromu miłego faceta, autor książki Zintegrowana męskość oraz współautor bestselleru Pokochaj swój umysł. Z Marcinem rozmawiamy o kondycji emocjonalnej współczesnych mężczyzn, o ich największych rozterkach, o marzeniach, które trudno im często spełnić. Mój gość mówi o przyczynach tych problemów i też podpowiada, jak się ich pozbyć. W trzeciej, ostatniej części naszej rozmowy, Marcinie, chciałbym porozmawiać m.in. o zaburzonej, zaniżonej samoocenie wielu panów, tego przyczynach, może też konsekwencjach, a także o budowie właściwej, dobrej relacji mężczyzny w związku, okej? Okay? Mhm. Świetnie. Michał Poklękowski, Drogowskazy, wracają już niebawem. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Dzisiejszą edycję programu dedykuję panom, którzy w życiu chcieliby być po prostu szczęśliwsi, spełnieni, którzy chcą pozbyć się traum z przeszłości oraz innych obciążeń, które nie pozwalają im rozwinąć skrzydeł. Super, jeśli mojego dzisiejszego gościa zechcą posłuchać też panie, które chcą lepiej zrozumieć, czy jak pomóc swoim partnerom. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem Marcina Wąsika, mentora, szkoleniowca, trenera mężczyzn. Marcin jest pierwszym w Polsce licencjonowanym mentorem syndromu miłego faceta i jest też autorem książki Zintegrowana męskość oraz współautorem bestselleru Pokochaj swój umysł. Witam ciebie po raz trzeci w Drogowskazach. Marcinie, w twojej książce Zintegrowana męskość można wyszczególnić 6
nawet 7 filarów udanego męskiego życia. Jeśli pozwolisz, zacytuję: życie z pasją, męscy przyjaciele, chodzi o przyjacielskie relacje z innymi panami, z mężczyznami, życie poza strefą komfortu, regularne aktywności fizyczne, terapia, medytacja, o niej mówiłeś trochę w drugiej części naszego spotkania, dawanie swojego daru światu. Który z tych filarów jest najtrudniejszy do zbudowania przez mężczyznę i którego absolutnie zaniedbać nie wolno? Mnie osobiście bardzo ciekawi na przykład dawanie swojego daru światu. Jak to rozumieć w kontekście męskości? Jest to pewien rodzaj altruizmu, który jest wynikiem tego, że zbudowałeś takie bogactwo na różnych poziomach i robiąc te pierwsze 5 filarów, już masz po prostu fajne, męskie, spełnione życie. Jesteś spełnionym mężczyzną i człowiekiem, mężem, ojcem, że po prostu chcesz się tym podzielić i znajdujesz swój sposób na obdarowywanie innych czymś. Ja mam klientów prawników, którzy na przykład dedykują ilość godzin miesięcznie pracy pro bono właśnie, żeby oddać część tego. Ktoś pracuje w hospicjach, ktoś pomaga w jakichś organizacjach. Dla mnie ta praca z męskością jest właśnie, to jest mój dar, który ja daję światu, bo robię inne rzeczy, mam biznes, nie musiałbym tego robić, ale właśnie główną motywacją jest to, żeby pomóc mężczyznom. I to jest jakby ten jeden element, a to, o co pytałeś, nie ma jednego najważniejszego. Właśnie cały ten system polega na tym. Połączone są ze sobą te elementy. Bo większość mężczyzn obsługuje tylko 2 lub 3. A reszty nie ma. I czują jakiś rodzaj braku satysfakcji w życiu i spełnienia. I ja jakby, to jest plan na resztę życia. To chodzi o to, żeby każdy z tych filarów zbudować i to nam nie zajmie 3 tygodni. Mamy resztę życia na zbudowanie tego. I ja za każdym razem, jak zaczynam się gorzej czuć, to szukam, który mi uciekł, który zaniedbałem. I zawsze go znajduję. Okazuje się, że 1, 2 lub zostały zaniedbane. Więc tu chodzi o to, żeby się wyszkolić w tej umiejętności funkcjonowania w tych wszystkich filarach i tego nie zgubić, a potem tym bardziej tego nie zgubić, jak spotkamy naszą ukochaną, bo wtedy mężczyźni zazwyczaj gubią znowu 2 lub 3, bo chcą z nią spędzać dużo czasu, a po kilku miesiącach są sfrustrowani, że ich życie już nie jest takie fajne, jak było i często projektują to na swoją partnerkę, że to jej wina, a ona jest zszczerowana, bo poznała innego faceta, a tu się nagle okazało, że połowa to ściema, nie? Zintegrowany mężczyzna właśnie, a relacje z partnerką, Marcinie, co zmieni się w tej relacji, gdy mężczyzna przepracuje swoje problemy, przepracuje swoje traumy, jakiegoś rodzaju deficyty. Nie wiem, czy związek będzie wtedy krainą mlekiem i miodem płynącą, czy nie będzie tak różowo? Może tak być. Może tak być, a? Istnieje taka szansa, dlatego że w momencie, kiedy mężczyzna jest pasywny i jakby nie prowadzi i nie bierze odpowiedzialności za tą męską część, to tak jak mówiłem wcześniej, kobieta przejmuje tą część, ale kobiety bardzo nie lubią być w tej męskiej roli i są nieszczęśliwe, złośliwe, krytyczne, nawet jeśli to robią, tak? Nawet jeśli to robią, bo zarządzają życiem mężczyzny, administrują im, tak? Ale jest tam bardzo dużo napięcia. Mężczyzna nie ma niską samoocenę wówczas, nie czuje się facetem, nie potrzebny czuje satysfakcji, się nie czuje, tak naprawdę, tak? Wpada w pewnego rodzaju apatię. Kobieta jest nieszczęśliwa, bo chciała mieć faceta, który się nią zaopiekuje, a nie ma i wszyscy są sfrustrowani. I dlatego ja w ogóle się nie zajmuję kobietami, tylko najpierw jak przychodzi do mnie klient i narzeka, jak ciężko mu się żyje, to ja się go pytam, dobra, to najpierw musimy ogarnąć ciebie. Czyli wyprowadzić mężczyznę tak, żeby on zbudował te wszystkie męskie aspekty, zaczął prowadzić, mieć tych męskich przyjaciół, robić to wszystko. I z mojego doświadczenia w Polsce jest ciągle bardzo dobrze, bo tak 70-80% kobiet, ich partnerek, początkowo temu nie ufa, testuje to, ale jak zobaczą, że mężczyzna to robi na poważnie, to się otwierają, przestają nosić tą zbroję i te kolce i często jest nowy miesiąc miodowy, tak naprawdę, i wszystko rozkwita i tą zmianę wprowadza mężczyzna. Nie? I na przykład w Stanach to jest 50-50, 50% kobiet nadal zostaje zgorzkniała i nieszczęśliwa, pomimo tego, że partner się zmienił, a w Polsce jest to o wiele lepszy jest ten procent. Marcinie, podpowiadasz też czytelnikom swojej książki Zintegrowana męskość, jak budować przejrzystą, szczerą relację w związku bez szarej strefy czy rezygnacji z siebie. Trochę już o tym powiedziałeś, ale to też jest ciekawy temat, ciekawy wątek naszej dzisiejszej rozmowy, tak uważam. O co chodzi z tą szarą strefą? Mężczyzna i jego szara strefa. To chodzi o tą strefę niedomówień. Okay. Ludzie dzisiaj w relacjach tak naprawdę szczerze ze sobą nie rozmawiają i często jak jest jakiś temat, który jest troszkę trudny, to się go zamiata pod dywan, żeby nie generować tego napięcia, które będzie towarzyszyć tej rozmowie, żeby było miło. I tych tematów się zbiera.
w czasie życia. I to jest zarówno z obu stron. Tylko w dużym stopniu to jest rolą mężczyzny na to nie pozwolić. I ciągle to wszystko prostować w tym sensie, że dobrze, kochanie, widzę, że tutaj coś jest pewnego rodzaju nieprzejrzystość, nieszczerość. Usiądźmy, ustalmy zasady. Prowadzenie mężczyzny polega również na tym, że on po prostu dba o to, żeby to wszystko, jak żyjemy, było przejrzyste. I ja w ogóle zachęcam mężczyzn, żeby siadali raz na kwartał ze swoją partnerką i sprawdzali, czy różne aspekty życia działają tak, jakby chcieli. Czy są zadowoleni, czy jest coś do zmiany. Jaki to jest prosty patent, prawda? Tak. Wziąć Mariolkę do stołu, tam Anię, Kasię, kochanie, co ci nie pasuje? Albo z czego jesteś szczęśliwa, zadowolona, prawda? Poza tym powiem ci, że to ma zbawienny skutek na związek, dlatego że to, że my tego nie robimy, powoduje, że narasta w nas frustracja, pretensje to i to musi, nas oddala. To musi pierdyknąć po prostu kiedyś, ale to nas oddala od siebie. Znika intymność, znika chęć bycia blisko, bo jesteśmy wkurzeni w sumie i tak dalej. I ja wiem z moich doświadczeń, jak mężczyźni zaczynają to robić. Mężczyźni tego nie lubią, bo to generuje napięcie emocjonalne, mężczyźni nienawidzą tego napięcia emocjonalnego, ale ja ich zawsze motywuję, przetrwaj, pobądź w nim, ono cię nie zabije, zobaczysz, warto. I wówczas, jak już dochodzi do tej kłótni, ona początkowo jest taka intensywna, ale zazwyczaj, jak już wszyscy sobie wszystko powiedzą i rozładowują to wszystko, te pretensje, które mieli w sobie, to nagle pojawia się czystość i wiesz co, i zazwyczaj pojawia się duża intymność, o wiele większa niż wcześniej i zazwyczaj kończy się to w sypialni, bo po prostu już nie ma nic, co nas od siebie oddala i nagle wracamy do tego początkowego stanu po prostu bliskości, ochoty na siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo zdrowe dla związku. Czy mężczyzna musi, nie wiem, powinien nieustannie stawiać sobie jakieś wyzwania? Czy cały czas musi, powinien stawiać na samorozwój? A gdzie komfort życia, Marcinie? Gdzie reset? Gdzie relaks? Gdzie odpoczynek? Pytam trochę prowokacyjnie, trochę pół żartem, pół serio. Nie, ale to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście dzisiaj ja znam takich mężczyzn, którzy są tacy ultra ogarnięci i rano medytują, chodzą na siłownię, potem biznes, potem coś tam, coś tam, coś tam. Cały czas. Cały dzień tak, mają. Tak. I tacy są dumni z siebie, właśnie rozwijam się duchowo, tak, srak, owak, po prostu jestem super. Ale w tym jest masę napięcia, masę lęku i oni są często nie mogą spać. Tak, przypuszczam, że nawet taki nieuświadomiony trochę to jest lęk, tak? On tam się kumuluje gdzieś tam cały on czas. On robi te wszystkie aktywności, żeby w sumie uciec od siebie i nie spotkać się z samym sobą, nie? I to jest na pewno, ja tego nie polecam, a to jest choroba współczesnego wieku. Tacy młodzi mężczyźni pójdą na wiele szkoleń biznesowych, dostaną rozpiskę na różnych aspektach życia i próbują to wszystko obsłużyć bez jakiegokolwiek kontaktu ze sobą i to zawsze wychodzi bokiem i muszą to potem jakoś odreagować. Natomiast mężczyzna potrzebuje wyzwań. To jest to coś, co daje nam walidację. Jeżeli mężczyzna nie stawia sobie wyzwań i nie przekracza swoich ograniczeń, to nigdy nie będzie spełnionym, usatysfakcjonowanym mężczyzną. Można żyć w strefie komfortu, w której nie ma żadnych wyzwań, żadnego stresu. Jest milusio, powiedzmy, ale tylko pozornie. Ale tam się nie czuje nic i mężczyźni, którzy w tym są, kończą z apatią i z depresją. I dla mężczyzny to jest ultra ważne. Ja w ogóle uważam, bo często kobiety mnie pytają, kim jest ten taki wysokiej jakości mężczyzna? Jak byś go zdefiniował? Nie? I ja coraz bardziej widzę, że to jest mężczyzna, który jest po prostu nie odpuszcza sobie, który jest konsekwentny w swoich postanowieniach, który dba o siebie na różnych poziomach, bo za każdym razem, kiedy my mamy postanowienia, ale je łamiemy, to tracimy trochę szacunek do samego siebie. Zgadza jako facet, się. Nie? Tak, pewnie. A za każdym razem, kiedy to przełamujemy i jednak podążamy za tym naszym planem, to ten szacunek do nas rośnie. To nie jest takie poczucie własnej wartości, że mam dużo kasy, drogi zegarek i super furę, ale w sumie wiem, że nie ogarniam wielu przestrzeni życia, bo to jest powierzchowne, sztuczne i kobiety to czują, ale właśnie to, że ten mężczyzna wie, kim jest, wie, gdzie idzie, wie, co ma robić i nikt nie jest w stanie go zawrócić z tej drogi. Dla mnie to jest najwyższa jakość obecnie, jeżeli chodzi o męskość. No właśnie, Marcinie, mężczyzna zapracowany, przepracowany, na granicy też nawet pracoholizmu. No szczęśliwy chyba jednak nie będzie, nawet jeśli jego sytuacja finansowa dzięki takiej tytanicznej pracy będzie, powiedzmy, świetna. Nie będzie i to bardzo dobrze widać, jak ja pracuję z mężczyznami i oni są w tej kiepskiej sytuacji, pracujemy 3 miesiące, oni wszystko przekształcają, jest znowu miesiąc miodowy, żona jest szczęśliwa i tak dalej i oni już myślą, że tak już będzie resztę życia. I zazwyczaj wracają do mnie po następnych 3 miesiącach, że wszystko wróciło do normy i jak to badamy, to zawsze to wynika z tego, że nawykowo się przepracowywali,
pracowali, byli zmęczeni, niewyspani, zajechani. Jak wracali do domu, to nie byli w stanie utrzymać tych nowych nawyków, jakie nabrali. Mózg zawsze wybierze mniejsze zużycie energii, więc w momencie, jak byli przemęczeni, to wpadali w stare nawyki i kończyło się to tymi samymi efektami. Więc my początkowo pracujemy nad męskością, a potem oni już to wiedzą wszystko, jak to robić i zaczynamy pracować nad sensownym trybem życia. Żeby się wypoczywać, żeby spać, że jak wracają do domu i są przemęczeni, to żeby w ogóle nie wchodzić w kontakt z partnerką, bo na pewno go spaprają i nie zrobią tak, jak należy, tylko powiedzieć: kochanie, potrzebuję 2 godziny, muszę się przespać, muszę wziąć prysznic, muszę chwilę pomedytować, zrobić jogę, cokolwiek nas tam wzmacnia i dopiero wracać już z mocą, z dystansem, z różnymi rzeczami. I mężczyźni się uczą tej nowej higieny i to wcale nie jest proste. Ja też ciągle mam z tym kłopot, bo też jestem zajętym człowiekiem i bardzo próbuję się tego uczyć, być tym konsekwentny, żeby nie dopuszczać do tego przemęczenia. Zintegrowany mężczyzna i aktywność fizyczna, to trochę a propos tej jogi między innymi, siedzenie każdego dnia na kanapie z konsolą do gier w ręku, długie godziny, no dobrze się dla tego mężczyzny nie skończy, a coraz więcej panów ma problem z tego rodzaju uzależnieniem, chyba w tych kategoriach można to rozpatrywać, siedzą i grają na kanapie. Aktywność fizyczna w życiu zintegrowanego mężczyzny. To jest w ogóle podstawa. Bo przede wszystkim, wiesz, żeby spotkać, mieć te męskie przyjaźnie, to wcale nie jest takie proste. O wiele jest łatwiej pójść na miasto i poderwać kobietę, niż poznać fajnego mężczyznę, który będzie twoim przyjacielem. I mężczyźni jednak łączą się poprzez wspólne aktywności. Bo piłka, tak było od stuleci. Oczywiście, jasne. Więc najprościej zbudować sobie męskie towarzystwo, robiąc męskie aktywności z innymi mężczyznami. I tutaj siłownia, sztuki walki, czy nawet szkoła tańca. Gry zespołowe, cokolwiek. Dokładnie. Tak. To jest coś, co w naturalny sposób powoduje, że my możemy się zbliżyć do innych mężczyzn. Ja też mężczyzn zachęcam, żeby pogłębiali to, żeby to się nie kończyło na tym, że pogramy w piłkę i tyle. Tylko słuchaj, chodźmy na piwo po tej piłce, a spotkajmy się może w niedzielę, fajnie nam się gada, gramy, mam z tą fajny kontakt, żeby świadomie wkładać energię w budowanie tych męskich relacji, a następnie o nie dbać. Bo wielu mężczyzn dzisiaj, ich najlepszą przyjaciółką jest ich żona. I jak dochodzi do kłótni, potrzebują od kogoś wsparcia, to nie mają od kogo go dostać i nagle chodzą sfrustrowani, w ataki, paniki, bo w ogóle nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ja dlatego stworzyłem te męskie grupy mocy i prowadzę je już, to już jest 6. grupa teraz, którą prowadzę, bo nagle masz 8 mężczyzn, z którymi się spotykasz co 2 tygodnie na 3 godziny, jesteś w stanie opowiedzieć o tym, z czym masz problem i ci mężczyźni dają ci wsparcie, dają ci feedback. Jak 8 mężczyzn powie: chłopie, masz rację, nie daj się, jesteśmy za tobą, do boju, to taki mężczyzna naprawdę wchodzi z całkiem innym powerem, niż jak porozmawia się z żoną i z jej koleżanką i one mu coś tam powiedzą i w sumie nie ma kontaktu. Także to przebywanie z mężczyznami jest ultra ważne dla mężczyzn. I na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Marcinie, jeszcze mężczyzna, który potrafi stawiać granice, także, a może zwłaszcza samemu sobie, nałogi, uzależnienia, to jest coś, co dewastuje życie każdego faceta i całego też jego niestety najbliższego otoczenia. Czy zintegrowany mężczyzna jest bardziej odporny na pokusy, które sprowadzają go na złą drogę, szeroko od tego pojętym słowa znaczeniu. Każde uzależnienie jest w sumie na najgłębszym poziomie jest wynikiem tego, że nie chcemy się spotkać z bólem albo ze smutkiem, który w sobie nosimy i robimy to po to, żeby się rozproszyć w pewien sposób, żebyśmy nie musieli nawiązać z tym kontakt. Jak to tylko podchodzi do świadomości, że tak powiem, no to mamy ten mechanizm robienia tych rzeczy, które powodują, że możemy się od tego odciąć. I zintegrowany mężczyzna to jest po prostu ktoś, kto wykonał tą pracę i już zaglądnął tam do środka i się z tym spotkał i pozwolił sobie to przeżyć i pozwolił sobie już to przeżyć z punktu widzenia dorosłego mężczyzny. Bo często te rzeczy, przed którymi my uciekamy, są niesamowicie wyolbrzymione przez naszą pamięć dzieciństwa, a jak przeżywamy to jako dorosły mężczyzna, to się okazuje, że one były trudne, no ale nie aż tak. Czyli Marcinie, zintegrowany mężczyzna nie musi uciekać, także przed samym sobą przede wszystkim. A widzisz, to jest to. O to chodzi. Właśnie widzisz, miły facet i ten bad boy, to są mężczyźni, którzy znaleźli sobie 2 sposoby na ucieczkę od swoich lęków. I zawsze przyczynę nieszczęścia upatrują na zewnątrz. A zintegrowany mężczyzna to nie jest ktoś pośrodku tych 2 dysfunkcyjnych metod. To jest taki mężczyzna 2.0. To jest ktoś, kto wchodzi poziom wyżej i ponieważ on się spotkał ze swoimi lękami, przyjął je, przyswoił,
już odkrył, że nie jest idealny i doskonały, ale się z tym pogodził, to on nie musi już używać tych wszystkich dziwnych metod i systemów, żeby przed tym lękiem uciekać. I na tym polega bycie zintegrowanym mężczyzną i mężczyzną, którzy się to udaje. Oni naprawdę mi mówią, stary, moje życie się naprawdę zmieniło niesamowicie, bo ja jestem teraz wolny. Ja mogę powiedzieć, ja nie jestem doskonały. Moja partnerka wie, z czym ja pracuję, że ja mam z tym problem, z tym, że ja tam idę i że kiedyś tam dojdę, ale ja przestałem już postrzegać siebie w taki negatywny sposób, tylko po prostu pracuję nad sobą. Nie? Moim i waszym gościem był dzisiaj Marcin Wąsik, mentor, szkoleniowiec, trener mężczyzn, pierwszy w Polsce licencjonowany mentor syndromu miłego faceta, autor książki Zintegrowana męskość oraz współautor bestselleru Pokochaj swój umysł. Bardzo dziękuję Marcinie za poświęcony czas, za rozmowę, która być może będzie dla jakiegoś mężczyzny albo jego partnerki drogowskazem. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Podcast naszej rozmowy jest już w sieci, między innymi na skrok.pl, na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, czy na YouTubie. Sięgnijcie wedle potrzeby. O naszych programach piszemy też i naszych gościach w radiowych social mediach, w tym na Facebooku Drogowskazu. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, dzięki i do usłyszenia. Drogowskazy.